Cześć, witam Was w hotelu Griffith Bolero Club, usytuowany w Złotych Piaskach w Bułgarii. Bardzo magiczny hotel, niezwykły, bardzo dobra obsługa, jedzenie wyśmienite. Do tego aquapark, baseny, przepiękna plaża. Zapraszam Was do obejrzenia recenzji o tym hotelu, a jeżeli chcecie zobaczyć ten hotel, jak on się prezentuje cenowo, to sponsorem dzisiejszego odcinka jest Biuro Podróży Neckera i tu pojawi się link, gdzie możecie zobaczyć właśnie ten produkt w ich ofercie. A ja Was teraz zapraszam do tego hotelu. Naprawdę jestem szczęśliwy, że przyjechałem do tego hotelu, bo Bułgaria podobno spada w notowaniach, a ja myślę, że ten hotel podniesie troszeczkę rangę takich właśnie miejsc w Bułgarii, bo myślę, że w żaden sposób nie odstaje od hoteli tureckich, zarówno jakością, klasą, poziomem obsługi. Jeżeli chcecie zobaczyć jakby podsumowanie, moją opinię na ten temat, wytrzymajcie do samego końca. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Bardzo dziękuję wszystkim za to, ile osób dołączyło do subskrypcji, do oglądania mojego kanału. Bardzo Wam za to dziękuję, ale unikalnych widzów nadal jest wielu. Zapraszam. Klikajcie po prawej stronie, w dolnym rogu, przycisk subskrybuj, a takich obiektów na pewno zobaczycie jeszcze więcej. Zapraszam Was na film. Hotel posiada 304 pokoje, położony jest na takim dużym terenie, bo około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Wybudowany w 2005 roku, ale częściowo wyremontowany w 2023, także ta nowość jest bardzo widoczna. Maksymalnie 8 pięter, ja mieszkałem w pokoju 802, naprawdę widok bardzo fajny. Do dyspozycji, jeżeli chodzi o atrakcje, macie dwa baseny zewnętrzne, do tego basen kryty, aquapark dla dorosłych i dla dzieci. Wspaniała lokalizacja hotelu Griffith Bolero, bo tak 100 metrów do plaży, w tamtą stronę na południe 500 metrów do centrum Złotych Piasków. Tak właściwie sklepy,
bary, bary na plaży, dyskoteki, to jest kwestia kilku, kilkunastu minut. Jeżeli naprawdę chodzi o lokalizację, super, świetna, naprawdę bardzo, bardzo dobra. Plaża publiczna, piaszczysta, znajduje się około 50 metrów od hotelu, przejście przez promenadę, bezpłatnie na plaży dwa leżaki, parasol, taki zestaw. Jest taki park dla dzieci z Kids Clubem. Jeżeli chodzi o taką sportową rozrywkę, boccie, siatkówka na plaży, organizowane są nawet przez animatorów wycieczki rowerowe. Uczą też tańczyć, są codziennie animacje albo na zewnątrz. Są też współdzielone z innymi hotelami Griffith i też jest miejsce, bar taki, który akurat w czasie Mistrzostw Europy używany jest jako strefa kibica, ale tam też odbywają się i animacje, i też są jakby disco party. Do tego w sezonie lipiec-sierpień jest bodajże w którymś z hoteli Griffith jest piana party raz na 10 dni. Także rozrywek Wam na pewno tutaj nie zabraknie. Hotel położony w takim zadbanym ogrodzie. W środku jest ogród, na zewnątrz też jest zielono, tak jak widzicie. Hotel składa się z trzech budynków i jest tu ponad 300 pokoi. Hotel wybudowany w 2005 roku, ale częściowo wyremontowany, ale dla mnie widać, jakby był cały wyremontowany w 2023 roku. Restauracje nowe, baseny też wydają się nowe. No może jeżeli chodzi o dachy, może część elewacji, ale naprawdę wygląda to jak nówka sztuka. Wszystko to układa się naprawdę fantastyczny plan, taki magiczny wręcz na wakacje w Bułgarii. Dla mnie, dokładając do tego jeszcze restaurację. Restauracja naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Na wysokim, tak ustalmy. Bardzo, bardzo smaczne i wykwintne dania. Mnie tutaj bardzo smakowało jedzenie. A jeszcze byłem w restauracji rybnej, także no, szapowa. Jeszcze jest restauracja bułgarska, restauracja japońska i restauracja włoska, więc naprawdę do wyboru, do koloru. Pokoje dwuosobowe, deluxe, około 25 metrów kwadratowych. Klimatyzacja centralna, prywatna łazienka, telewizja, safe, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty. Oczywiście Wi-Fi. To widok z pokoju 802. Muszę się już rozstać z Griffithem Bolero. No cóż, przygoda trwa krótko, ale wrażenia wspaniałe pozostają. Naprawdę świetny wypoczynek w tym hotelu. Polecam go naprawdę na wakacje od czerwca do września. W czerwcu i we wrześniu, wiadomo, jest troszeczkę taniej, ale takie hotele właśnie chciałbym Wam pokazywać. Takie, które mogę w spokojności, z czystym sumieniem polecić. Tak właściwie nie mam się tutaj do czego przyczepić. Jedyną taką rzeczą to jest ta plaża, która jest, nie wiem, 50-100 metrów, ale to jest naprawdę taki malutki kawałek, że aż szkoda by było tego nie przejść. Poza tym promenada prowadząca do Złotych Piasków. 500 metrów jest centrum, bazarki, bary na plaży, dyskoteki, do tego jeszcze mnóstwo atrakcji dla dzieci, wesołe miasteczka. No taki nasz kurorcik. Kurorcik nad morzem, tylko tutaj troszeczkę cieplej, cieplejsze na pewno morze.
Ja Wam powiem, że chciałbym tutaj przyjechać na następne wakacje albo którejś z kolei właśnie z całą moją familią. Bolero Club to właśnie ten hotel jest dedykowany dla rodzin z dziećmi, bo mnóstwo atrakcji dla dzieci. Przede wszystkim bardzo fajny, czysty, porządny aquapark. 3 zjeżdżalnie, ale są bardzo fajne. Boisko, bocie, siatkówka, łucznictwo, nauka tańca. No, jeżeli chcecie jechać na rower Bugali, proszę bardzo, z animatorami możecie jechać. Na tydzień czasu myślę, że tych atrakcji jest wystarczająco dużo. No jeżeli chodzi o posiłki, oczywiście śniadanie, lunch, kolacja, wspaniałe. Ale do tego 4 tematyczne restauracje. Polecam restaurację Rybną. Dla dzieci taki corner, taki kącik dla dzieci z łącznie z tymi przecierami, z mlekiem w proszku. No, rzadko to się zdarza w hotelach. Ale tutaj Gryfit nas naprawdę rozpieszcza. Spokojnie mogę polecić ten hotel na wakacje w Bułgarii. Nie odbiega on w żaden sposób od żadnych innych kurortów w innych krajach. Nie wiem, skąd się bierze ta opinia, że Bułgaria taka lata perelowskie i tak dalej. Bardzo nowoczesny, bardzo schludny i wręcz luksusowy ten obiekt, choć 4-gwiazdkowy. Ja się żegnam z Bolero Club. Jeżeli chcecie, wejdźcie na Nekere, na ten hotel, zobaczcie, ile on kosztuje, a na pewno nie będziecie zawiedzeni. Jeżeli będziecie mieć pytania o ten hotel, zapraszam do komentarzy. Jeżeli podobał Wam się film, a mam nadzieję, że tak, dajcie tego lajka. I jeszcze proszę o subskrypcję, bo ten kanał się rozwija, mój kanał się rozwija i wspierajcie mnie w tym. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć, dzięki.